Witam i zapraszam na kolejny odcinek. Z tego co pamiętam, zbieramy chyba na 50 tysięcy na zakup czegoś takiego. W sumie nie mam czemu ja to muszę kupować. Nie mogę tego wynająć. Na przykład 50 tysięcy. No dobra. To trzeba chyba jakieś inne zalecenia porobić. Marki powtarzalne, czy jak to tam się nazywa. To rozumiem, żeby zrobić. To nie rozumiem, czemu nie mogę tego zrobić. 2000. A, dobra. To trzeba ten. Nie wiem, co trzeba. A tego z wykrzyknikiem nie mogę wybrać? Czemu? Aj, wspominałem, że ja kocham te menu w tej grze. Jest po prostu the best. Aha, tu potrzebuję tego dźwigu. No dobra, no. A przejdźmy się tutaj. Co tutaj się robi? Dom z kamienia. Co ja tutaj mam zrobić? Wyrównać teren. Aha, bo to... To co, ja nie kontynuowałem tego drugiego budynku? No dobra. Albo mi save'a cofnęło, albo... Albo coś. No ale nie, no coś tam wybudowałem. Może to jakby kolejny etap, jakby nie patrzeć. I wkurza mnie, że ciągle z tym młotkiem ganiamy. Jakbyśmy byli jakimś, nie wiem, torem. Z tego co pamiętam, tu był... Parking, tam widzę, bryka stoi. Ale to i tak ją weźmiemy tutaj. To będzie to. Tutaj, dobra. Jedziemy. Po to my jedziemy, gdzie my jedziemy? Kurde. Chyba tam. A co tutaj takiego żółtego się święci? Lampka? To tu rozumiem też coś będziemy budować albo budujemy. Tak, to ewidentnie jest tutaj. Tylko trzeba się dostać tam jakoś. Aj, trzeba rozwalcować, rozjechać, wypaszczyć teren, tak? No, cofaj, Stefan. Wbijaj, wbijaj, no. Weź mnie. Dobra, jadę przez środek. Chciałem po krawędzi, ale... Czy to ważne? nie rozumiem tego zabiegu, ale... Wchodzi szybko, więc... Wszystko mi jedno. Jeszcze dwóch zabrakło. Dobra, mamy to. Jeszcze tutaj tak przyjadę, żeby nie było. Dobra. Finalizujemy, zamykamy. Dziękuję bardzo. 200 ekspa wpadło. Tylko tak w sumie zasadniczo... Chociaż nie, idzie mi level ekspa na kolejny ten. Dobra. Aha, czy to było w formie naprawy budynku? Serio?
Nie kumam tego. Dobra. Czyli tutaj zrobiliśmy wszystko, śmieci nie musimy pozbierać. No dobra, to idziemy na jakiś kontrakt, który możemy zrobić. Nadal nie wiem, co to jest za maszyna. To czerwone coś. Czyli możemy tylko tutaj sobie kasę zarabiać, czyli za każde zlecenie dostaniemy 1500. Jak to wykonam? Chyba, żeby kupić coś nowego, zainwestować i wtedy kasa będzie mi leciała. Dobra, na razie jedziemy. Tak. O, czyli trzeba zniszczyć mur i do tamtego podpiąć bot pneumatyczny i zdziabać. Coś zniszczyć w sensie. Dobra. Tutaj jest fajnie. Parking tu, parking tam. O, tam już parking, a w tamtej części mapy jakoś tak nie rozmieścili na bogato. Czyli to zasadniczo mi jest potrzebne. Tylko muszę zmienić, jak ja to mówię, działko. pojazdy. O, serio? Nie masz benzyny? I tak trzeba uzupełnić. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Ten też nie ma paliwa. Panie. Kradną tą benzynę. Czy tam ropę, czy no czym to jeździ. Dobra, czyli tutaj ekwipujemy się w to. Cycka, jak ja to mówię. Dobra, idziemy. Potem trzeba będzie spychaczem zapewne wjechać. Czyli tym musimy zniszczyć te słupy, tak? Okej. Ach, normalnie jakby Viagra działała. Dobra, czyli tak. Jakoś przy ziemi pewnie lepiej to będzie niszczyć. Jak trafię? I nie to. 4 tylko. Jaż. Jedźmy, nic nie widzę, ale jadę. To trzeba uważać, żeby tych surowców czy to materiałów nie zniszczyć. Będzie kara. A może przejadę jakoś. Tutaj jak zrobili, proszę bardzo. Dobra, zacznę od tej strony. Potem wrócę do tamtego. No dajesz. Okej. Serio? To nie wszystko? A tam jeszcze, po tamtej stronie, kurde. Łopanie. A to ostatnia z tego co widzę. Wjadę z prawej strony, czy nie wjadę? Chyba wjadę. Zmieni tą muzykę, może na coś żywszego. Heavy metal. Dobra, to mamy z głowy. I koniec muzyki. Teraz jedziemy po spychacza. Spychacz. Nie, to nie spychacz. Nie, spychacz. Tylko jak ja tam wjadę niby? Tutaj. Chyba, że... A może to ten? Młotkiem trzeba. Nie no, raczej maszyna musi być. Jak ja dawno młotkiem nie uderzałem. Nie no.
nie ma takiej siły. Ale jak ja to wjadę? Przecież ja to nie wjadę. Nie ma... Ja to nie wjadę. No ja nie mam takiego narzędzia. Mam tylko młotek. Jeszcze żebym pamiętał, jak się kuca, tak się kucała. A, czyli jednak mogę młotki. Przepraszam. Bo tak patrzę, żebym to nie wjechał. Niczym. No możesz zniszczyć ten murek. Co za? Nikomu mam tego. Co nagle się stanęło? Że nie sięgasz. Nie, to może tak. Za mało ekspresyjnie widocznie uderzałem. A bo ta ściana ma takie hitboxy, że sama nie wie, czy ja już nią trafiłem, czy nie. No ale kasa tam leci, widzę. Z tych moich własności. Jestem w końcu właściciel ziemski. Pokupowałem, poinwestowałem. Na pewno nie mogę robotników dzisiaj wynajmować, bo oni tam kasę tylko biorą. Lepiej samemu to porobić w dobie, jak to mówią, oszczędności. No idź. Mistem. Kurde, już prawie 30 tysięcy mam. Żeby tak w życiu kasa leciała. Może tak leci niektórym osobom. Niestety ja będę, no, że tak powiem, od urodzenia jestem do mojej śmierci będę w tak zwanej klasie robotniczej zapewne. Urodziłem się robolem, zostanę robolem. No w sumie jest to śmieszne, no ale cóż. W sumie tak w ostatnich wydarzeniach w Polsce to tak widzę, że politycy, którzy albo dziennikarze, pseudo, albo coś tam, którzy są którejś ze stron nieźle zarabiają, no ale ja to chyba nie, no nie chyba. Nie chciałbym być sprzedajną K. I lecieć tam, gdzie forsy dają. Tak mi się wydaje się. Okej. SMS-ik dostałem z pracy. Że jutro jeden z kolegów jest normalnie, miał być na rano. Ale będzie na drugą zmianę. Jako, że w pracy zaczynam się bawić trochę w trzeciego kierownika, więc... Więc, no... Muszę takie info dostawać. Dobra, to niszczę, bo bonusowe pieniążki są za to. Dobra, wszystko zrobiliśmy szybko. Wszystko. Finalizujemy. Kurna, ile on tych SMS-ów wysyła? Ej, wyczyść komputery. Ja bym się nudził, pomaluj. No dobra. Napiszmy, że okej. Okay. Nie, no dobra. Okej, okay, to zawsze mi denerwuje taki skrót. Okej. Okay. Napiszę, że dobrze. Nie, no dobrze, to też tak samo brzmi. Okej, okay, dobrze. Mogę napisać, będzie zrobione.
I co, my tu już nic nie mamy do roboty? Kurde, no. Spokój się, Piotrze. Ej, czyli tak, tu mamy ten, tu nic nie zrobimy. O, to widzę, że tak na przemian jest. To już też chyba nieraz robiłem. Generalnie słabe to zlecenie, bo trzeba z tym przecinakiem, czy jak to tam z tą piłą ręczną ganiać. Ona ma strasznie taki słaby dźwięk. Ale widzę, że też trzeba pozbierać beczki. Najlepsza ta beczka na tym dachu jest. Ciekawe, jak się do niej dostanę. A, jest drabina, dobra. O, jak ekspresowo wszedłem na ten dach. Pytanie tylko, co za młotek umieścił tę beczkę tutaj. Beczkę, beczunie. Dobra. Ta kolejna, na wysokości. Chyba specjalnie tak robią, żeby był cel z tych drabin w tej grze. Co znowu, no? Pierdziu, no, człowiek nagrywa. Jedna osoba niech robi zamówienia. No Boże, no przecież to... Co ja w przedszkolu jestem? Piotrze. Wiadomo. Dobra, czyli tak, tubeczka. Wezmę te rurki, zrobię. Zatykajcie już. Dźwięk tych rur odcinanych jest taki mizerny. Normalnie jakbym stukał w rynnę. No nieważne. Grunże zrobione. Oś tu beczko. Będzie 1500 punktów. Aj, 1500. Tfu, 1500 dolców wpadnie. To przekroczymy 30 tysięcy. Niby daleko, niedaleko. Gdzie to było jeszcze? Ej. Serio. Za budynkiem. No. Koleś. Pytanie. A gdzie jest ta jakieś ostatnie? Tylko nie mów mi, że wrzuciłem to do kontenera i nie załapało. Bo to też tak może być. 4. 5. To jeszcze gdzieś jest. O, tutaj. Można by rzec, że pod nosem. Ale normalnie tor przeszkód. Tutaj drzwi zamurowane, żebyśmy przypadkiem nie wyszli sobie na skróty. Dobra. Rzucaj, nie marudź. Ej! Beczka uciekła. Jak tak można? Dobra, finalizujemy. Dziękuję. 1500. Co teraz możemy, na czym możemy zarobić? Widzę, że trzeba będzie posprzątać. I to jakby powtórkę z rozrywki widzę. Tu nie zrobię, tu nie zrobię, tu nie... Co to jest, kurde, to... To mi wygląda jak... Jakaś kula z gwoździami, czy coś. Nie mam pojęcia nawet, co to jest. W jakiej to maszynie się używa. Co ty tu chcesz? Znowu zrolować ten... O, ale dwa tysiaki wpadnie, tak? Biorę. Nie no, jaki pracownik, człowieku. Sami idziemy.
co, nieosiągalna jest taksówka tutaj? Jak to tak? Serio? Skład drewna? Nie kumam. Czemu tam... Przecież jak to zbudowałem coś, to chyba... powinienem tam pójść. To chyba to było. Nigdy mnie nie było. Proszę bardzo, dokładnie kaska leci. Starczy poczekać, nic nie robić i... I będzie cudownie. Oczywiście zapomniałem, jak się do kabiny wchodzi, bo jak nie chcę, to wchodzę, a jak bym chciał, to nie pamiętam. A dobra. Prawym grzybkiem. A ten co tak wygląda, jakby na czoło wyjechał. Dobra, to jeszcze nie tutaj. Nie tutaj? Serio? Zaraz. No tutaj. Ciekawe, bo... Teraz jak podjechałem, to mogę już telepnąć. Poza tym na 100% to byłem, bo stoi mój samochód, ciężarówka. Poza tym poznaję okolice, że tu byłem. Dziwna ta gra jest. Dobra, porolujemy sobie trochę. Tylko muszę... iść na parking oczywiście. Tego. Po raz kolejny. Ale w sumie wolę tym pojeździć, niż te worki ze śmieciami zbierać. Czyli jak to wpadnie mi za to 2000, to będę miał 40 tysięcy, tak mniej więcej. Że w międzyczasie jeszcze coś wleci. No to... Nie no, raczej dzisiaj kupię ten dźwig i zobaczymy, jak się nim operuje. Czy mnie nie doprowadzi do białej gorączki sterowanie nim. Tak jak to jest tym... Czym to było? W koparce zamontowany ten... Młot pneumatyczny? Czy jakoś tak? To mnie chyba irytowało. Ona cóż, jest jak jest. Ciągle ta budowa jest jakby nieskończona. Może jak ten, wszystkie maszyny będę miał, to wszystkie te budowy w okolicy pokończę. Dobra, mamy to. Kończymy. Exp jak exp. Na razie to mi na kasie zależy. Ej. On mi nie płacą za to, tylko to był koszt wynajęcia pracownika chyba. W takim wypadku. Idiota. Dobra. Grunt odblokowałem. Ej, co teraz mogę zrobić? Nadal brakuje mi 13 tysięcy, tak? Mogę tylko iść to zrobić. Co to kurde to jest, na serio? Muszę to w końcu. Nie no, jest wyraźnie napisane, że trzeba zniszczyć mur.
tylko nie mam czym. Jak ja zobaczę. To ma tylko takie coś, nie ma wymiany na nic innego. To mamy to albo to. To nic z tych tym się nie niszczy. To mogę tylko to zrobić i na tego jackhammera tak zwanego wymienić. A, jeszcze mam takie szczypawki, zapomniałem o tym. No ale tak czy siak. Nie ma nic innego. Zobaczmy dalej. Tutaj też nic nie kupimy. No to betoniarka, to betoniarka. Tutaj, tu by jakby tak na logikę zmienić tą kulę na kulę z kolsami, ale nie ma nic takiego. Więc odpada. To co ja mogę wykupić na następnym poziomie, to tylko... O! Chyba, że to jest symbolizuje materiał wybuchowy. W jakiś sposób. No tak, tak wychodzi, no. Bo nic innego. Żeby zdobyć piąty level, muszę skończyć wylewkę budynku. No, dobra. Wylewko. Wylewka to mogę mieć w mózgu, ale... No to tak jakby tak użyć w obrazie, no to jest trochę lon, taki jakby dynamit i na końcu, że to wybucha, ale to mi to jakiegoś, nie wiem, Morgensteina czy coś przypominało. Zaakceptujmy i idziemy po raz ponownie. Nie ma to tamto. 1500 wpadnie. Czyli musimy zniszczyć mur. Tutaj przyjechać czym? Znowu tym wyrolowanym? Chyba ta. A to młotkiem jak nic. Pozabieram materiały. Ej! Uderzyłem w to. Dobre by było, jakby mi to wybuchło. Dobra, to raczej praca fizyczna, niestety. Za jedyne 1500. Ale już wolę to młotkiem robić niż tymi maszynami tutaj wjeżdżać. Ile za to się kasy dostaje? To już jest poza konkursem robię. Czyli mam 74 bonusu. Czyli 2 dolary. Nie wiem, czy mi się opiela tracić czas. No takie niedokładne niszczenie. Tak, potem będę płakał, że mi 2 dolary zabrakło. Na przykład. Zniszczone. Jeszcze tylko 6. 5. Super. A potem podjechać wałkownicą. Walcem, kurde, wałkownicą. Jak poleciało normalnie. A w międzyczasie ta kasiorka leci za posesję.
O, już prawie się samo zrobiło. 42 tysiące prawie. O, już 44, panie. Hajsiwo leci normalnie jak... jak ta lala. Mistrz Stefan, wyżyj się. To w sumie fajna praca dla osób, które ten... mają jakby nadmiar energii do spożytkowania. Ja w sumie, że to się na głowę nie zawali. Dobra, to mamy gotowe, ale zawsze parę dolarów leci. To takie odnoszę wrażenie czasem w tej grze, że albo mi sam chodzi, jak ja nie chcę, żeby mi chodził, a jak jestem w przykucu, to nie ma ochoty w ogóle ten chodzić. O, to aż 3 kupy tego będzie do rozjechania. Dobra, gdzie jest parking? Tutaj. O, to lubię. Blisko. Jak rozumiem, musimy wziąć tego bydlaka znowu. Się dzisiaj nawalsuje, kurde. Na wszystkie czasy. No, no już blisko, coraz bliżej. Nasz upragniony żuraw. Dźwig, nie wiem, jak go nazywać. Chociaż przez chwilę myślałem, czy to spychaczem się nie robi. Bo spychacz też by to chyba ten wyrównał. Szkoda tylko, że coś mi się ta kierownica nie chce naprostować. I prawie bym wjechał w te materiały tutaj. I by mi zabrali cenne dolary. Paliwo będę musiał wydać. Ej, ale tutaj to tak po chamsku zrobili. Trzeba obie kubki i to dokładnie rozjechać. Nie tak jak przy tamtym zadaniu. Że się wbiło w środek, przejechało po jednym, po drugim i tyle. A to tak wygląda, że trzeba całą górkę zlikwidować. Tak wygląda. Zobaczymy, ile po wyrównaniu tego bo będzie brakowało. No niby tutaj wygląda, że więcej punktów zaliczenia zadania wpadło. Może styknie tylko to wyrównać do końca. Tak, wiem, że na skręconych to wolniej jedzie, no ale sobie ja poradzę. Nie no, zabraknie mi paru punktów chyba. Będę musiał na tą trzecią kupę lecieć. Chociaż zobaczymy, jeszcze 15 brakuje. Dychy zabrakło. Serio. No to lecimy na trzeci ten. Tylko żeby się nie walić w te deski. Zaraz się paliwo skończy. Ale... wbiję tutaj na pełnej. Okej, czyli kasa leci dodatkowo. Dobra, to jest wyrówno. Całość. Oho. Uszkodzenie materiałów 22. Zaraz się paliwo skończy.
Trzeba będzie wydać kasę na paliwo. Pewnie 300. Oczywiście zabrakło paliwka. Teraz przewijanie i szukanie tego. 500? Kurde, grubo. Ale bonus prawie 10 tysięcy, no dobra. To będzie dźwig. Jak nic. Jak ja z bonusa mam prawie 10 tysięcy. To człowieku, dobra, finalizujemy. Dziękuję, 56 tysięcy. 22 dolary straty. No i 500 na paliwo, no ale no i tak musiałbym mieć to paliwo i tak. Dobra, lecimy zatem kupić upragniony dźwig. Halo. W sumie, czemu ja tutaj na mapę? Mapo, droga. Gdzie jest dźwig? To nie to. To nie ten dystrykt, jak to mówią. Weź człowieku teraz znajdź, gdzie tu dźwig sprzedają. To nie, to betoniara. Tu sklep z cegłówkami. To? Zobaczmy. Czy to jest ta z kulą? Kula, kurde. Człowieniu. Przybliż, to może tutaj. Tutaj, dobra. Chodź, ty mój... Żurawiu. Jaszczębiu. Chętnie za nabędę 50 tysięcy. Dziękuję. No i wracamy na budowę. Czyli ta. Będziemy co? 4 ściany? Stawiać? Jaki pracownik, kurde. Ja to jestem normalnie. Idziemy. Zobaczmy, z czym to się je. Moje pierwsze zadanie z dźwigiem. Aha. Najpierw muszę ściany kupić. Super. To fajnie. Wiedzieć, tylko gdzie się kupuje. W cegłówkach chyba nie. Halo. Co to za sklep jest? I czemu to ma tyle bryk w okolicy? To jest drewnem. Krasztol. Co to jest? To chyba tu będzie. W sumie tam gdzie dźwig. Ej, no weź gro. Źle kliknąłem. Czyli to jest fabryka, no... Refabrykatów, czy jak to tam się nazywa? Kurde, muszę to pozbierać. Ciekawe ile kasy za to jest. Tylko nie pamiętam gdzie to się zawozi. Dobra, czyli tak, samochód do przewożenia. Oczywiście zapomniałem, ile mam tego kupić. 4. To mi się wydaje, że będą te betonowe ściany w takim wypadku. Dokładnie, 4 sztuki. 16 tysięcy. No fajnie, no. To chyba zbankrutuje. No nie mów mi, że mi sprzedałeś to. No nie sprzedał mi, bo
Jedna ściana kosztuje 4000. Super. Dobra, pobawmy się zatem. Teraz zbieramy 16 tysięcy, no. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Po raz kolejny. 1500. Okej. Okay. Serio? Ja tu nie mam tego? Dojazdu? Kurde. Jakaś nowa miejscowość. Znaczy ten... okolica. Tam widziałem, że dużo terenów jest niewykupionych. Dobra, to jadę. To chyba... w dzisiejszym odcinku kupiłem ten dźwig, ale chyba nie będzie okazji go użyć. Bo zanim ja zarobię 16 tysięcy, to ho ho. W sumie tak mówiłem o 50 tysiącach, ale tak czy siak. 2000 się wpadło. Kolejny 1000. Dobra, idziemy. Tej nowej miejscówki. Skoro mnie nie było, taksówka właśnie nie działa, to może być jakaś kolejna ciekawa okolica, gdzie mogę coś pobudować. Będzie czynsz czy coś tam za wynajem leciał. Brawo. Dziesięć tysięcy, 11. To zanim ja tam dojadę, to może już te 16 nazbieram. Może tak być. W prawo. Fajnie by było, jakby tu kierownicę obsługiwało. No, raczej nie obsługuje. Żeby była obsługa kierownicy, to trzeba koszty ponieść. A nie wiem, czy akurat twórcy tej gry chcieli dokładać jeszcze do biznesu. Mogło mi tu nie być, mogło. Przynajmniej sobie podkrywam trochę. Kurde. No w sumie, jak już mnie obróciło, to pojadę ten znak zapytania. Zobaczę po prawej. Cóż to takiego jest za znak zapytania? Potężna budowa jakaś. Level 6 czy coś. Co to na przykład na takich budowach są? No nie wierzę, że to jest to nie jest dynamit, ale tylko tego nie mam. Dobra. Tu jest wyraźnie jakiś most. Najwyraźniej. Brawo. Szalony. Już jesteśmy. Dobra. A i my chcieliśmy być tu? Nie, to jest parking. A ja tu nic nie mogę wziąć. Fantastycznie. A tutaj? 1500 dostanę. Co to się robi? Jakiś kemping? Dobra, a zobaczmy. Nasze włości jest ok. Dobra, weźmy.
co będą chcieli od nas. Zarówno... Trzeba zniszczyć młotek i... To rozumiem raczej... Już nie dam rady. Tak. Czyli... Spycharkę, spychacz i... No i tamto z tym cypelkiem. A co to dają? Jakiś statek? Może będzie ten... Kask? Złoty? Tak, będzie. Musiałbym stąd dojść. A się nie da. To weźmiemy chyba spychacz na początku. To ogrodzenie zniszczymy. Czyli buldożer. Jakby nie patrzeć. Zobaczmy, czy dobrze, żem wybrał. Ale raczej ta. Widzę trochę na pod górkę. Trzeba podjechać. Dam radę. Tutaj bonusu nie ma. Czy możemy zakończyć? Teraz trzeba tą maszynę z młotem pneumatycznym zapewnasz. Czyli... To. O, jest wyposażony. Kutasika, jak ja to mówię. I jedziemy. Tylko to ten jakby żelbeton jest. Znaczy zbrojenie, kurde, żelbeton. Do góry, do dołu, opuszczaj nosek. A może być zabawnie. Tu już widzę bonusik dolarowy leci, ale raczej nie będę się skupiał. Ej, wyjdzie z tego, czy tak nie bardzo? Dobra. Wbiłem jak do siebie na chatę i wyciągnąć nie mogę. To jest jednak z tych trochę upierdliwych zleceń. Ale przynajmniej kasa jakaś leci w międzyczasie. Dobra. Dajmy muzykę relaksującą. Nic nie widzę. Chyba najgorsze w tym zleceniu jeszcze jest to, że
trzeba będzie prawie wszystko zniszczyć. Jestem po dwóch murkach, a nawet połowy nie mam. Coś tu jeszcze zostało? Jeszcze chyba było. Ej, no tak wyglądało i było. Chciałem się w prawo obrócić, czy tam w lewo, ale w przeciwną stronę. No dobra, korzystajmy. Piękna robota. Okej. Tutaj widzę, taki maluch został. No i teraz nie wycofam. No dajesz. Dobra. Do góry to do domu. Dlatego strasznie mnie męczy ta gra, bo wszystko jest na odwrót. Chcę do góry, to muszę wziąć do dołu. Chcę do dołu, to muszę do góry. Tak ciężko się wdrożyć w tą grę. Szczególnie jak jeszcze raz w tygodniu w nią tylko gram. Ale chyba nie dałem rady częściej w to grać. Tak naprawdę to już mam w tym momencie dosyć tej gry, ale chciałbym zobaczyć jeszcze, jak tym dźwigiem się operuje i te cztery ściany zamontować. By było fajnie w tym odcinku to zrobić. Chwileczkę, jeszcze momencik. Będzie zaliczone. Dobra, jest zaliczone, ale jak już jestem, to doniszczę do końca. Jak? Dobra, kończymy. Mamy 16300, czyli idealnie, żeby kupić. Tutaj, co oni tu chcą? A możemy... Kurde. W obu przypadkach... Nie, no dobra, to zrobimy w następnym odcinku. Zatem tu zarządzimy. Gdzie ja chciałem? Kurde. A, to było to. A, dobra, już kumam. Musimy najpierw pojechać po TT. Czyli to z kolei było chyba gdzieś tutaj, z tego co pamiętam, to był żuraw, dobra.
Ryka powinna stać. Stoi. Kupujemy zatem 4 sztuki. Tak. Dziękuję. Sporo tego. Myślałem, że to będą 4 sztuki, a to 4 po 4. Fajnie. Gdzie ja to budowałem? Nie pamiętam. Kurde. Gdzie to było? Tutaj z takim czymś jechać po takich wertepach, to niezły hardcore w normalnych warunkach, żebym to chyba dawno pogubił. Ale aha, i serio, taki dojazd jest do tej fabryki? Na pewno. Idziemy za środka. Sorry, czerwony. To nie byłem ja. Nie, już wiedziałem, że w niego walnę, bo straciłem ten kontrolę. I ta spokojna muzyka. Niepasująca do sytuacji. Dobra, zajeżdżamy. Okej. Okay. Jesteśmy, tak? Czy nie jesteśmy? Nie tutaj? O, fajne drzewo. Wygląda, że nie tutaj. Ale lipa. A już godzina odcinka prawie. No ale idziemy. Tylko trzeba by na pewno. Bo ja znowu pojadę. Gdzieś to pokaż mi to tutaj. No to tam było, no. Właśnie tak patrzę, że jadę za niebieskim, a powinienem za zielonym jechać. Normalnie, ale czemu mi ten nie załapało tego? Halo. Przecież tu byłem. No to jest ta budowa. No i co ja tu źle zrobiłem? Powinniśmy wjechać. Aha. I wyładować. Dopiero za płytko wjechałem wtedy. Dobra, zobaczmy. Zatem, gdzie? Stoi już tutaj ten. Jak my tu mamy tu podejść i wejść na górę, tak? O ja pierdziu. To dopiero będę ten. Chyba ten wyklinał. W myślach przynajmniej. Ale dobra, zobaczmy. No na razie. Tak. Teraz się jedzie, tak? Bo ja pierdziu. Panie i panowie, mój test wytrzymałości będzie wielki. To Y-kiem trzeba się robiło.
Nie. X-em? Nie, X-em się muzykę zmienia. Ba? Ba. Kurde. O nie. O nie. Zacznijmy od najłatwiejszego. Jak to się ten... Teraz... Niech to będzie na przykład 4 piętra i każde piętro po 16 tysięcy będzie kosztowało. Bo będę musiał kupić po 4 sztuki. O, dobra, samo wstawiło. Jak ja to mam przesuwać bliżej dalej? Halo. Przewróciłem. Ej, ale ja nie wiem, jak ja mam to do siebie podsunąć na przykład. Aha, dobra, widzę. Zapomniałem spustów używać. Super. Dobra, może nie będzie tak źle. Tylko pytanie, czy to się obraca jakoś? Tego nie wiem. A trzeba przyznać, że spoko. Serio, to w moją cierpliwość przetestuję bardzo. Dobra. I co, jak weźmiemy tak? Jak to się nie chce obracać? Wyżej trochę, dobra. Teraz niżej. Okej. Okay. No, wydaje mi się, że to tak cztery razy będziemy powtarzać. Przypuszczam, że jak te ściany postawię, to trzeba będzie zrobić wylewkę betoniarką dachu. Coś tak czuję. No czemu tego nie zapałeś, gro? Aha, dobra. O co chodzi? Jak domino się przewraca. No i? No dajesz, dajesz. Dobra, coś złapałem. Spróbujmy to najbliżej teraz. Które jest... Ja mam jakby w pionie, a trzeba w poziomie. Może się samo wycentruje jakoś. No dajesz. Dobra, załapało. Weźmy to ostatnie tutaj, z brzegu. Niby ten punkt się pokazuje, że jestem ok. Nie złapałem. No dajesz, dajesz, dobra. Tak w sumie wygląda mi się samo, tak troszkę obkręcało. Dobra. W sumie powiem tak, nie jest tak źle.
jak sobie obczaiłem trochę sterowanie. Chyba. Dobra. Ta wysokość jest dobra. Teraz w prawo i jednocześnie wysuwamy. Ale muzyka normalnie. Będzie okej. No dajesz, kolego. No co jest? Halo. No, co ci tu nie pasuje? No jest pięknie. Normalnie powinien za... no. Lecimy z powrotem. Jeszcze tylko dwa. I godzina 15 odcinka pewnie będzie. Okej, jesteśmy dobrze ustawieni. Teraz tylko puścić do domu i złapać. Tyle teoria mówi. Uda mi się tego nie przewrócić. O, proszę bardzo. Teraz podniesiemy, obkręcamy. Teraz wysuwamy i obkręcamy. Teraz opuszczamy. Opuszczamy. No, 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 no. No, załap. Dobra. Nie powiem, że jakby tak miał umieścić upierdliwość tego obstawiania tych ścian, to bym tak obstawiał po środku. Wydaje mi się, że najbardziej w tym momencie upierdliwą rzeczą to jest wyburzanie tą kulą. Na szczęście tego mało jest. Tylko teraz pewnie muszę czekać, aż to się obkręci, tak? No, obkręcaj się, obkręcaj się. Dziękuję. Okej. 4000 wpadło. No, fajnie, że coś tam do przodu ruszyliśmy. Zobaczmy, jak tam licencja się spełnia. Czyli teraz muszę po prostu tylko 27 tysięcy zdobyć expa i mieć nadzieję, że to, kurde, nie to chciałem. Że to czerwone na końcu w wymaganiach to jest właśnie ten dynamit. Jeżeli to będzie rzeczywiście dynamit, no to już wtedy będę mógł wszystko, co tylko chcę robić. Znaczy, będzie mi ograniczało brak funduszy, ale generalnie już będzie wszystko z głowy. Zatem, co możemy zrobić w tym momencie? Tupnąć save'a i dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka na kolejny tradycyjnie zapraszam w kolejny piątek. Dzięki jeszcze raz. Hej!